Lesen aus dem Johannesevangelium. Przeczytajmy wspólnie z Ewangelii Jana. Aus dem vierten Kapitel. Z czwartego rozdziału. Ewangelia Jana, czwarty rozdział. Wir lesen die Verse 1 bis 26. Przeczytamy wiersze od 1 do 26. Ewangelia Jana, czwarty rozdział, od 1 do 26 wiersza. A gdy Pan się dowiedział, że faryzeusze usłyszeli, iż Jezus zyskuje więcej uczniów i więcej chrzci niż Jan, chociaż sam Jezus nie chrzcił, ale Jego uczniowie, opuścił Judeję i odszedł z powrotem do Galilei, a musiał przechodzić przez Samarię. Przybył więc do miasta samarytańskiego zwanego Sychar, blisko pola, które Jakub dał swemu synowi Józefowi. A była tam studnia Jakuba. Jezus więc, zmęczony podróżą, usiadł sobie przy studni. Było to około 6 godziny. Wtem przyszła niewiasta samarytańska, aby nabrać wody. Jezus rzekł do niej: daj mi pić. Uczniowie jego bowiem poszli do miasta, by nakupić żywności. Wtedy niewiasta samarytańska rzekła do niego: jakże ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę? Żydzi bowiem nie obcują Samarytanami. Odpowiadając jej, Jezus rzekł do niej: gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do ciebie: daj mi pić, wtedy sama prosiłabyś go i dałby ci wody żywej. Mówi do niego: Panie, nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc masz tę wodę żywą? Czy może ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię i sam z niej pił, i synowie jego, i trzody jego? Odpowiedział jej Jezus, mówiąc: każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie. Ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Rzecze do niego niewiasta: Panie, daj mi tej wody, abym nie pragnęła i tu nie przychodziła, by czerpać wodę. Mówi jej: idź, zawołaj męża swego i wróć tutaj. Odpowiedziała niewiasta, mówiąc: nie mam męża. Jezus rzekł do niej: dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Prawdę powiedziałaś. Rzekła mu niewiasta: Panie, widzę, żeś prorok. Ojcowie nasi na tej górze oddawali Bogu cześć, wy zaś mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu cześć oddawać. Rzekł jej Jezus: niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie, bo i Ojciec takich szuka, którzy by Mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy Mu cześć oddają, winni Mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Rzekła mu niewiasta: wiem, że przyjdzie Mesjasz, to znaczy Chrystus, gdy On przyjdzie, wszystko nam oznajmi. Rzekł jej Jezus: ja, który mówię z tobą, jestem Nim. Ich durfte vor einigen Wochen in Grabow sein. Kilka tygodni temu mogłem być w Grabowie. Und durfte dort über die Sünderin im Hause Simons des Aussätzigen sprechen. I tam mogłem mówić na temat tej grzesznicy, która przyszła do domu Szymona Faryzeusza. Der Bericht in Lukas 7. Jest to opisane w Ewangelii Łukasza w 7 rozdziale. Wir haben in den Evangelien drei Berichte, wo der Herr Jesus ganz besonders mit sündigen Frauen zu tun hat. W Ewangeliach mamy trzy opisy, w których jest pokazane, jak Pan Jezus rozmawiał z grzesznymi niewiastami. Das ist einmal der Bericht in Johannes 8.
Po pierwsze, jest to opis z Ewangelii Jana z 8 rozdziału, wo eine Ehebrecherin vor ihn geschleppt wird. Tam, gdzie cudzołożnica została przywleczona przed niego. Und der Herr Jesus von den Schriftgelehrten und Pharisäern aufgefordert wird, ein Urteil zu sprechen gemäß dem Gesetz Moses. I gdy nauczeni w piśmie i faryzeusze żądali od Pana Jezusa, aby on wypowiedział osąd na podstawie zakonu mojżeszowego. Das Ergebnis dort ist, dass der Herr Jesus diese Frau nicht verurteilt. A skutek tego był taki, że Pan Jezus nie osądził tej niewiasty. Er richtet sie nicht. On jej nie osądził. Weiter geht die Handlungsweise des Herrn Jesus mit dieser Frau nicht. I te postępowanie Pana z tą niewiastą dalej się nie posuwa. Er sagt nicht, dass er ihr die Sünden vergibt. On nie powiedział do niej, że przebaczam ci grzechy twoje. Und wir sehen auch an keiner Stelle, dass sie Buße tut oder etwas dergleichen. I na żadnym miejscu nie jest powiedziane, że ona pokutowała albo coś podobnego. An dieser Frau erkennen wir nur diese eine Wahrheit vor allem. I na przykładzie tej niewiasty poznajemy tą jedną prawdę przede wszystkim, dass der Herr Jesus damals nicht in die Welt gekommen ist, um die Welt zu richten. Że Pan Jezus wtedy nie przyszedł na ten świat, aby ten świat sądzić. Wir beschäftigen uns ja in diesen Tagen gerade damit, dass er als Richter kommt. Bo akurat w tych dniach my zajmujemy się w trakcie rozważania Słowa Bożego tym, że on przyjdzie, aby sądzić ten świat. Aber damals war er nicht zu diesem Zweck gekommen. Ale wtedy on jeszcze nie przyszedł w tym celu. Und so verurteilt er diese Frau nicht. I dlatego on tej niewiasty nie osądził. In Lukas 7 die Sünderin, die dort in das Haus Simons des Pharisäers kommt. A w Łukasza w 7 rozdziale oglądamy tą grzesznicę, która przyszła do domu Szymona faryzeusza. Die vielleicht eine Hure war. Która prawdopodobnie była przetecznicą. Dieser Frau spricht der Herr Jesus die Vergebung der Sünden zu. Do tej niewiasty Pan Jezus zwraca się z odpuszczeniem jej grzechów. Und er kann ihr sagen, gehe hin in Frieden. I on mógł do niej powiedzieć, idź w pokoju. Und das, was sie dem Herrn Jesus getan hat, dort in dem Haus. I to, co ona uczyniła dla Pana Jezusa w tym domu. Es sind vier Dinge. A są to cztery rzeczy. Erstens, sie benetzt seine Füße mit ihren Tränen. Po pierwsze, ona zraszała stopy jego swoimi łzami. Zweitens, sie trocknet seine Füße mit ihren Haaren. Po drugie, ona osuszała jego stopy swoimi włosami. Drittens, sie küsst seine Füße unentwegt. Po trzecie, ona całowała jego stopy. Und viertens, sie salbt seine Füße mit dem mitgebrachten Salböl. A po czwarte, ona namaściła te stopy przyniesioną maścią. Dies alles zeigt, dass sie vor allem die Tränen, dass sie Leid trug über ihre Sünden. I to wszystko pokazuje, a szczególnie jej przelane łzy, że ona żałowała tego, co dotychczas uczyniła. Bei ihr finden wir also ein Kennzeichen der Buße, ganz deutlich. A więc w przypadku tej niewiasty znajdujemy dobitnie, jawnie pokazane znaki pokuty. Und am Ende sagte Herr Jesus zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet. I na koniec Pan Jezus do niej powiedział, wiara twoja zbawiła cię. Also Buße und Glaube finden wir bei dieser Frau. A więc w przypadku tej niewiasty oglądamy pokutę i wiarę. Und das ist die Voraussetzung für Vergebung der Sünden. I to są warunki konieczne, aby nastąpiło przebaczenie grzechów. Und erhält sie auf der Stelle. I ona tam, na tym miejscu to otrzymuje. Ich hatte gesagt, dass die Tränen dieser Frau ein Ausdruck ihres Leidtragens über ihre Sünde war. Ja powiedziałem, że te łzy były wyrazem tego żałowania swojego poprzedniego postępowania. Lass mich noch ganz kurz die anderen drei Dinge in ihrer geistlichen Bedeutung vorstellen. Pozwólcie, że krótko jeszcze pozostałe trzy rzeczy co do ich duchowego znaczenia przedstawię wam. Das lange Haar, mit der sie die Füße des Herrn Jesus trocknet. Te długie włosy, którymi ona mogła stopy Pana Jezusa osuszyć. Ist ein Ausdruck ihrer Unterwürfigkeit und Abhängigkeit vom Herrn.
są wyrażeniem jej zależności i poddaństwa się pod Pana. Die Küsse sind ein Ausdruck ihrer tiefen Herzenszuneigung. A te pocałunki to są wyrażeniem jej głębokiej przychylności do Niego. Und die Salbe ist ein Ausdruck ihrer tiefen Verehrung und Anbetung. A ta maść rozlana jest wyrażeniem głębokiego uczczenia i uwielbienia dla Niego. Sind diese Dinge auch bei uns, die wir die Vergebung des Herrn Jesus erfahren haben? Czy takie rzeczy możemy znaleźć u nas samych, którzy doświadczyliśmy przebaczenia ze strony Pana Jezusa? Und wir sehen später, dass der Herr Jesus jede einzelne Sache zur Sprache bringt. I później to widzimy, że Pan Jezus każdą z tych pojedynczych rzeczy omówił, die diese Frau an ihm getan hat. Która ta niewiasta w stosunku do Niego uczyniła. Ebenso wie sie jedes alles bemerkt hat, was der Pharisäer nicht getan hat. A dodatkowo jeszcze zauważył to, czego ten faryzeusz w stosunku do Niego nie uczynił. So bemerkte Herr Jesus auch alles, was wir nicht, was wir unterlassen, was wir ihm tun könnten. I tak też Pan Jezus zauważa wszystko, co my zaniechaliśmy, zamiast zrobić to dla Niego. Aber wie gesagt, dort ist es, geht es weiter wie in Johannes 8. Ale tak jak powiedziałem, to w tej historii sprawa posuwa się o wiele dalej niż w Jana w 8 rozdziale. Der Herr Jesus ist nicht nur der, der nicht gekommen war, um zu richten. Bo Pan Jezus nie tylko jest ten, który przyszedł, aby nie sądzić, sondern er ist sogar der, der Sünden vergeben kann und es vergibt. Ale on jest tym, który przyszedł, aby grzechy odpuścić. Die Belehrung, die wir nun aus dem gelesenen Abschnitt haben, geht noch weiter. A pouczenie, które odbieramy z tego tutaj przeczytanego przez nas urywku, jeszcze sięga dalej. Obwohl wir natürlich bei dieser Frau hier nicht wissen, ob sie wirklich Buße getan hat, ob sie sich bekehrt hat, das geht aus der Geschichte nicht ganz deutlich hervor. Pomimo tego, że my tego dobitnie nie możemy twierdzić, bo tego z tej historii przeczytanej, to nie wynika z tej przeczytanej historii, czy ta niewiasta rzeczywiście pokutowała z powodu swojego życia. Aber der Herr Jesus spricht hier von dem Wasser, das ins ewige Leben quillt. Ale Pan Jezus mówił do niej o tej wodzie, która wytryskuje ku żywotowi wiecznemu. Von dieser großen Gabe Gottes. Mówił do niej o tym wielkim darze Bożym. Und aus Kapitel 7 können wir dann sehen. I ze 7 rozdziału możemy to zauważyć. Dass diese Wasser, ich möchte diesen Vers gleich einmal lesen. Ja chciałbym ten wiersz przeczytać o wodzie. Von dem Heiligen Geist sprechen. Że ta woda obrazowo wskazuje na Ducha Świętego. Johannes 7, die Verse 37 bis 39. 7 rozdział Ewangelii Jana, wiersze od 37 do 39. Wir können das, den Abschnitt jetzt nicht Vers für Vers durchgehen, da reicht die Zeit nicht dazu. Naturalnie nie jesteśmy w stanie rozważać ten przeczytany urywek wiersz po wierszu, bo zabraknie nam czasu. Ich möchte nur auf einige Einzelheiten eingehen. Ja tylko na niektóre szczegóły chciałbym teraz wejść. Zuerst auf den Satz Vers 4. Er musste aber durch Samaria ziehen. Najpierw chciałem wspomnieć o wierszu 4, gdzie jest napisane to znamienne zdanie, a musiał przechodzić przez Samarię. Der Herr Jesus war in Judea gewesen. Pan Jezus był w Judei. Und wollte nun nach Galiläa. I chciał iść do Galilei. Dazu muss man nicht unbedingt durch Samaria ziehen. Aby tam dojść, to niekoniecznie trzeba iść przez Samarię. Man kann im Süden des Landes in der Höhe von Judea den Jordan überqueren. Można na południu tego kraju przekroczyć rzekę Jordan und praktisch auf der moabitischen Seite hochlaufen. I można tak po tej moabskiej stronie tego kraju przejść w górę und dann im Norden wieder nach Galiläa wechseln. I na północy znowu przejść przez Jordan i wejść do Galilei. Und so das Gebiet von Samaria umgehen. I w ten sposób ominąć ten teren Samarii.
Und manche Juden taten das auch. I niektórzy Żydzi tak czynili. Weil die Juden verkehren nicht mit den Samaritern. Bo tak jak czytaliśmy, Żydzi nie utrzymują tutaj kontaktów z Samarytanami. Wie die Frau das selbst sagt. Dokładnie tak to powiedziała ta niewiasta. Oder wie das in dem Klammersatz als Erklärung heißt von dem, was die Frau sagt. Tak jak jest to napisane w nawiasie pod koniec 9 wiersza. Dieses Muster war also nicht, dass es keinen anderen Weg gab nach Galiläa. A więc te słowo z 4 wiersza, a musiał przechodzić, to wcale nie oznacza, że nie było innej drogi, która by prowadziła do Galilei i żeby przejść przez Samarię. Nein, musste, weil der Vater das so wollte. Nie, on musiał, dlatego że ojciec tak chciał. Der Herr Jesus ließ sich jeden Morgen das Ohr öffnen. Bo Pan Jezus pozwalał sobie każdego poranku swoje ucho otwierać. Um zu hören gleich solchen, die belehrt werden. Aby słuchać je, podobnie do tych, którzy chcą być pouczani. Der Herr Jesus sagte kein Wort, was der Vater ihm nicht gegeben hat. Pan Jezus nie wypowiedział ani jednego słowa, które by ojciec mu nie podarował. Er tat kein Werk, was ihm der Vater nicht gegeben hat. On nie uczynił ani jednego czynu, który by ojciec mu nie darował. Und hier hatte der Vater gewollt, dass er durch Samaria zieht. A tutaj jego ojciec chciał, aby on przeszedł przez Samarię. Geschwister, wie wenn wir das mit uns vergleichen? Tak, bracia i siostry, jeżeli my to teraz porównamy z nami, wissen wir auch, was wir tun müssen? Weiß ich das? Czy my też wiemy, co mamy uczynić? Czy ja to wiem? Was der Wille Gottes ist? Jaka jest wola Boża? Was ich tun soll? Co mam uczynić? Wie oft habe ich sicher meinen Willen getan? O, jak często ja na pewno wykonywałem swoją własną wolę. Manchmal gut gemeint. Czasami miałem dobre zamiary. Ich meine jetzt gar nicht bewusstes Sündigen. Ja w ogóle nie mam teraz na myśli jakiegoś świadomego grzeszenia. Vielleicht sogar Dinge, wo ich gemeint habe, das ist eine Tätigkeit im Werk des Herrn. A nawet może tutaj chodziło o rzeczy, które ja myślałem, że to jest służba w dziele Pana. Aber es war nicht der Auftrag des Herrn. A to nie było poleceniem Pana. Wir wissen auch, wenn wir an Apostelgeschichte denken, wie Paulus, der grundsätzlich das, den Auftrag hatte, das Evangelium zu verkündigen. My wiemy z dziejów apostolskich o apostole Pawle, który zasadniczo miał te zadanie, aby głosić dzieło Ewangelii. Mit seinen Mitarbeitern in ein gewisses Gebiet ziehen wollte. Który ze swoim współpracownikiem chciał do pewnego rejonu świata dojść. Aber eins hat noch gemerkt. Ale jedną rzecz zauważył. Dass der Geist Jesu ihn hinderte. Że Duch Jezusa Chrystusa mu w tym przeszkodził. Oder dass der Heilige Geist es nicht erlaubte. Albo że Duch Święty mu nie pozwolił. Aber wir können uns vorstellen, dass der Heilige Geist niemals den Herrn Jesus hindern musste. Ale na pewno sobie to wyobrażamy, że Duch Święty nigdy nie musiał w niczym przeszkodzić Panu Jezusowi. Er wurde nicht nur in die Wüste vom Heiligen Geist getrieben. On tam nie został przez Ducha Świętego na pustynię posłany. Bevor sein öffentlicher Dienst begann. Zanim rozpoczęła się jego oficjalna służba. Jeden Schritt wurde er geleitet. Bo każdy krok, w każdym kroku on był prowadzony. Auch hier durch Samaria. Również i w tych, tej drodze przez Samarię. Er bleibt dann an diesem Brunnen sitzen, Vers 6, ermüdet von der Reise. I tak czytaliśmy w 6 wierszu, że on usiadł tam na studni, zmęczony podróżą. Das ist ein kleiner Satz nur, ermüdet von der Reise. To tylko takie małe zdanie, zmęczony podróżą. Das zeigt, dass der Herr Jesus wahrer Mensch geworden ist. Ale ono wskazuje na to, że Pan Jezus był prawdziwym człowiekiem. Gott kann nicht müde werden. Bo Bóg nie może być zmęczony. Gott ist auch nicht hungrig. Bóg też również nigdy nie jest głodny. Das sind alles Dinge, die zu unserem menschlichen Körper gehören. Są to wszystko rzeczy, które należą do naszego ludzkiego ciała. Der Herr Jesus hätte ja
sagen wir, eine menschliche Gestalt annehmen können? Pan Jezus mógłby powiedzieć, że przyjmując teraz tą postać ludzką, und durch ein Wunder wäre dieser Körper so gewesen? I z powodu cudu jego ciało mogłoby być tak ukształtowane, dass er keine Müdigkeit gekannt hätte. Że on w tym ciele nie znałby zmęczenia. Keinen Hunger. Nie miałby, nie byłby głodny. Aber er ist in allem gleich geworden wie wir. Ale on we wszystkim stał się nam podobny. Wie tief hat er sich erniedrigt. O, jak głęboko on siebie samego uniżył. Bist du auch manchmal müde? Czy i ty czasami jesteś zmęczony? Sie sitzen jetzt vielleicht einige, vielleicht auch ältere, die schon müde sind von dem langen Tag. Tutaj siedzimy i na pewno nie jedni spośród nas, może starsi, są już zmęczeni tym długim dniem. Ich sprach vorhin mit einem jüngeren Bruder und er sagte, ich bin recht müde. Ja poprzednio rozmawiałem z jednym z młodszych braci, który też twierdził, że jestem już zmęczony. Der Herr Jesus versteht uns vollkommen. A Pan Jezus nas doskonale rozumie. Auch er ist müde geworden. On również też był zmęczony. Seine Jünger waren weitergegangen in die Stadt. Jego uczniowie dalej poszli aż do miasta. Waren die nicht so müde wie der Herr Jesus? Czy oni nie byli tak zmęczeni jak Pan Jezus? Konnten die noch weitergehen? Czy oni potrafili jeszcze dalej iść? Ich weiß es nicht. Nie wiem tego. Ich könnte mir vorstellen, der Herr Jesus hätte auch noch mit in die Stadt gehen können. Ale równie dobrze można sobie to wyobrazić, że i Pan Jezus mógłby razem z nimi pójść do miasta. Und sie hätten dort in irgendeine Herberge einkehren können. Przecież tam w tym mieście mogliby do gospody wejść. Und essen können. I tam mogliby zjeść. Der Herr Jesus war müde. Pan Jezus był zmęczony. Aber ich glaube, das war nicht der einzige Grund, warum er dort sitzen blieb. Ale ja myślę, że to nie był ten właściwy powód, dlaczego on tam przysiadł przy tej studii. Ich glaube, dass er wusste, wer dort noch hinkommen würde. Ja myślę, że on wiedział, kto do tej studni przyjdzie. Wir sehen, dass er zu Nathanael sagt, ehe du unter dem Feigenbaum saßt, sah ich dich. My wiemy, że on powiedział do Natanaela, zanim ty siedziałeś pod drzewem figowym, ja ciebie widziałem. Er wusste, dass diese Frau kommen würde. On wiedział, że ta niewiasta tam przyjdzie. Und er wollte eine Begegnung unter vier Augen mit ihr haben. I on chciał to spotkanie w cztery oczy z nią. Dann kommt diese Frau aus der Stadt. I tak wyszła ta niewiasta z tego miasta. Und der Herr Jesus beginnt das Gespräch ganz einfach. I Pan Jezus rozpoczyna rozmowę bardzo prostą. Gib mir zu trinken. Daj mi pić. Ich beneide manchmal Geschwister. Czasami zazdroszczę takim wierzącym, die eine Gabe haben, mit fremden Menschen zu sprechen. Którzy mają taki dar, i od razu potrafią z obcymi ludźmi rozpocząć rozmowę. Und nach drei, vier Sätzen beim Thema zu sein. I po trzech, czterech zdaniach już swój temat wprowadzić. Das ist wirklich eine Gabe. To rzeczywiście jest dar. Ich kann das nicht. Ja tak nie potrafię. Es wirkt immer irgendwie verzwungen. Bo zawsze muszę się w jakimś tam sensie zmuszać do tego. Ich bin aber immer ganz glücklich. Ich fahre ja meistens mit dem Auto. I ja w większości wypadków jeżdżę autem. Ab und zu auch mal mit dem Zug. Czasami tylko pociągiem. Dann ist schon immer wieder mein Gebet, Herr Jesus. To zawsze wtedy jest moją modlitwą, Panie Jezu. Da sitzt mir vielleicht einer gegenüber drei, vier Stunden lang. To przede mną będą siedziały osoby, może nawet i 3-4 godziny. Bitte gib eine Gelegenheit. Panie, daj takiej sposobności. Ist das unser Wunsch? Czytasz i to jest naszym życzeniem? Dass wenn wir Menschen begegnen, abyśmy spotykali ludzi, der Herr uns geschickt machen kann, i wtedy, gdy ich spotykamy, aby Pan nas uczynił zdolnymi, mit ihnen über unseren Heiland zu sprechen, aby z nimi rozmawiać na temat naszego Zbawiciela. Wir haben in diesen Tagen ernste Dinge gehört. My w tych dniach bardzo poważne rzeczy słyszeliśmy. Was das Ende derer ist, die nicht glauben. Jaki koniec będzie wszystkich tych, którzy nie uwierzą? Geschwister, ich habe immer den Eindruck, wir sind viel zu wenig erschüttert.
I bracia i siostry, ja dalej mam takie wrażenie, że my wszyscy jesteśmy o wiele za mało w tym wstrząśnięci. Ich will eine Begebenheit erzählen, die hatte ich vorhin einigen jungen Brüdern erzählt. Chciałbym wam opowiedzieć zdarzenie, które opowiadałem niedawno młodym braciom. Es war zur Zeit des ersten Irakkrieges. Działo się to w czasie pierwszej wojny w Iraku. Da besuchte mich immer wieder ein junger Bruder. Odwiedzał mnie tak od czasu do czasu młody brat. Und wir versuchten diesen ersten Irakkrieg vom Vater Bush noch irgendwo im Alten Testament einzuordnen. I tak próbowaliśmy na podstawie Słowa Bożego jakoś wpasować tą pierwszą wojnę rozpoczęto przez ojca Busha tam w Iraku do treści Starego Testamentu. So nach dem Motto, man kann's ja mal versuchen. Według tej myśli, no przecież warto spróbować. Und dann haben wir darüber diskutiert. I na ten temat dyskutowaliśmy. Auch über Zukunft. Również i na temat przyszłości. Und über die Gerichte Gottes. I na temat sądów Bożych. Und dabei saß mein ältester Sohn. I przy tym siedział mój najstarszy syn. Er war damals etwa 14 Jahre. Wtedy on miał 14 lat. Er hat sich mit 17 Jahren vom Herrn Jesus leider weggewandt. On niestety, mając 17 lat, odwrócił się zdecydowanie od Pana Jezusa. Als er etwa 30 Jahre war. A gdy miał około 30 lat, hat er gesagt, Papa, das damals, als du da mit dem Bruder gesprochen hast über diese zukünftigen Dinge. Tato, wtedy, gdy ty rozmawiałeś z tym bratem o tych przyszłych rzeczach, das war so schrecklich. Było to tak przerażające. Die Dinge, die da in der Bibel stehen, sind so schrecklich. Te rzeczy, które są w Biblii opisane, są tak przerażające. Und ihr habt darüber diskutiert wie über Mathematik. A wy na ten temat dyskutowaliście, jak gdyby to była matematyka. Und ich war entsetzt. A ja byłem wstrząśnięty, przerażony. Das Wort hat mich tief getroffen. Mnie osobiście jego słowa bardzo dotknęły. Das muss mir mein ungläubiger Sohn sagen. To musiał mi powiedzieć mój niewierzący syn. Dass ich keine Empfindungen habe. Że ja nie miałem żadnych uczuć. Was dort wirklich geschildert wird. Co tam rzeczywiście jest opisane. Geschwister, sind wir uns bewusst, was es bedeutet, ewig verloren zu sein? Bracia i siostry, czy my tego jesteśmy świadomi, co to oznacza iść na wieczne potępienie? Möchten wir alle bitten, dass der Herr uns das tiefer in die Seele brennt. Prośmy Pana o wiele bardziej, aby On nam to głęboko wypiętnował w naszych duszach. Und dass die Liebe zu den Verlorenen ein wenig mehr der Liebe gleicht, die der Herr Jesus hat. Aby ta miłość do zgubionych troszkę bardziej była podobna do tej miłości, którą Pan Jezus ich miłuje. Er fängt hier, wie gesagt, so ganz einfach dieses Gespräch an, gib mir zu trinken. A więc Pan Jezus rozpoczyna tak bardzo prosto tą rozmowę, daj mi pić. Er wusste natürlich, dass das für ihn als erkennbaren Juden ganz ungewöhnlich war und das sagt ihm ja dann auch die Frau. On naturalnie wiedział o tym, że dla niego jako Żyda takie wypowiedziane słowa będą brzmiały w uszach tej niewiasty jako nadzwyczajne i rzeczywiście ona mu to powiedziała. Die Samariter waren angesiedelt worden, nachdem die 10 Stämme in die assyrische Gefangenschaft gekommen waren. Samarytanie to ludzie, którzy zostali przesiedleni na teren tej Judei, wtedy gdy 10 pokoleń izraelskich zostało uprowadzonych do niewoli asyryjskiej. Von dem assyrischen König, damit das Land dort weiter bebaut wurde. I oni tam zostali przesiedleni przez króla asyryjskiego po to, aby ta kraina dalej była uprawiana. Sie haben erst zuerst ihren heimischen Göttern weitergedient. I oni na początku oczywiście służyli swoim pogańskim bóstwom. Weil sie aber im Land des Herrn waren, schickte Gott ein Gericht in Form von Löwen über sie. Ale ponieważ oni znaleźli się w kraju pańskim, to Pan zesłał na nich sąd w postaci lwów. Und dann wurde gesagt, ja man, sie müssen unbedingt die Art und Weise des Gottes des Landes kennenlernen.
I oni zaczęli się nad tym zastanawiać i doszli do wniosku, że musieliby poznać sposób czczenia tego Boga, tego kraju, aby uniknąć tego sądu. Damit sie verschont bleiben von dem Gott dieses Landes. Aby mogli być oszczędzeni przez Boga tego kraju. Und dann sind Priester, die in die Gefangenschaft gekommen waren, zurückgeschickt worden, das Volk nach der Weise des Gottes des Landes zu unterweisen. I zostali wezwani z powrotem kapłani, uprowadzeni do niewoli, aby oni tych ludzi nauczyli tej służby dla Boga tego kraju. Die Samariter waren dann dadurch gekennzeichnet, dass sie sowohl ihren alten Göttern dienten, als auch Jehova. I Samarytanie tym się charakteryzowali, że oni zarówno służyli swoim starym bożkom, jak również też i Bogu Jehowa. Und so mieden die Juden, die nur Jehova dienten, jedenfalls glaubten sie das, dieses Mischvolk. I dlatego Żydzi tak unikali, Żydzi, którzy służyli tylko Bogu, przynajmniej oni tak myśleli, że tylko Bogu służą, unikali ten naród taki pomieszany. Geschwister, der Herr Jesus hat sich mit Samaritern beschäftigt. Tak, bracia i siostry, Pan Jezus zajmował się Samarytanami. Er hat sich mit Zöllnern beschäftigt. On zajmował się celnikami. Er hat sich mit Sünderinnen beschäftigt. On zajmował się i grzesznikami. Oft viel mehr als mit anderen Personen. Bardzo często o wiele bardziej się nimi zajmował niż innymi osobami. Die ersten Christen, da waren nicht viele edle. Pierwszych chrześcijanie to nie było wśród nich wielu szlachetnego pochodzenia. Das Geringe hat Gott auserwählt. Gdyż to, co jest pogardzone w oczach tego świata, to Bóg wybrał. Ich kann jetzt eigentlich nur von Deutschland sprechen. W zasadzie to mogę tylko mówić o Niemczech. Wir sind alle gut bürgerlich. My wszyscy jesteśmy dobrymi obywatelami. Wir haben einen gewissen Gesellschaftslevel erreicht. My osiągnęliśmy jako ogólnie Niemcy pewnego rodzaju poziom w społeczeństwach. Mit Huren haben wir kaum was zu tun, oder? Nie mamy nic do czynienia z wszetecznicami. Tak czy nie? Ich meine in der Weise, wie der Herr Jesus mit ihnen zu tun hatte. Ja mam na myśli w ten sposób, jak Pan Jezus to czynił. Was sind heute Zöllner? A kto to jest dzisiaj celnicy? Können wir uns ja mal fragen, was sind das waren Leute, die nicht ehrlich waren, nicht? My możemy siebie samych zapytać i otrzymamy na pewno odpowiedź, że to byli ludzie, którzy byli nieszczerzy. Mit wem verkehren wir? A więc z kim my mamy kontakty? Ich meine jetzt nicht mit Geschwistern. Naturalnie ja nie mam na myśli teraz wierzących, sondern mit den Ungläubigen. Ja mam na myśli otoczenie niewierzące. Ich merke das manchmal nur, wenn ich wieder mal mit dem Zug fahre. Ja to ciągle na nowo zauważam, gdy od czasu do czasu jadę pociągiem. Und vielleicht früh morgens fahre, wo noch Schüler im Zug sind. I wyjeżdżam akurat wcześnie rano, wtedy gdy uczniowie też jadą tym pociągiem. Und dann ihren Gesprächen ein wenig zuhöre. I wtedy troszeczkę mogę się przysłuchać ich rozmowom. Worüber sie sprechen. O czym oni rozmawiają? Über irgendwelche Affären mit Mädchen? Rozmawiają junge Burschen, nicht? Rozmawiają przede wszystkim chłopcy o aferach z dziewczynami. Über das letzte, Entschuldigung, Besäufnis. Rozmawiają między sobą, przepraszam, o tym, jak ostatnio się upili. Das sind Gesprächsthemen. Takie są ich tematy rozmów. Da haben wir gar keinen Bezug mehr zu. Na tej płaszczyźnie na pewno nie mamy żadnego związku. Die Elenden, die Armen dieser Welt, unsere Gesellschaft. Biedni i nędzni z naszego społeczeństwa. Sie kümmern uns nicht. W ogóle nas nie interesują. Und gerade mit denen hat der Herr Jesus sich beschäftigt. A akurat takimi zajmował się Pan Jezus. Er war der Freund der Zöllner und Sünder. On był przyjacielem tych grzeszników i celników. Das müssen wir uns einmal darüber nachdenken. Zastanówmy się nad tym.
Ich möchte jetzt, weil die Zeit voranschreitet, eigentlich nur noch ein wenig etwas sagen über das, was der Herr Jesus zu der Frau sagt. Ponieważ czas posuwa się szybko do przodu, chciałbym krótko na ten temat powiedzieć, o czym Pan Jezus rozmawiał z tą niewiastą. Zuerst Vers 10. Najpierw wiersz 10. Er sagt, wenn du die Gabe Gottes kenntest, powiedział do niej, gdybyś ty znała dar Boży. Und wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken. I tego, który mówi do ciebie, daj mi pić. So hättest du ihn gebeten, er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Wtedy sama prosiłabyś go i dałby ci wody żywej. Drei Dinge will ich aus diesem Satz des Herrn Jesus besonders betonen. Trzy rzeczy chciałbym z tego jednego zdania wypowiedzianego przez Pana Jezusa podkreślić. Erstens, po pierwsze, Gott ist ein Geber. Bóg jest dawcą. Wenn du die Gabe Gottes kenntest. Gott gibt. Gdybyś ty znała dar Boży. Bóg daje. Unter dem Gesetz hatte Gott eigentlich einen anderen Charakter. Będąc pod zakonem, Bóg w zasadzie był w całkowicie innym charakterze przedstawiany. Gott hat gefordert. Gdyż w zakonie Bóg żądał. Wer das und das tut, der wird leben. Ten, kto to czy tamto wykona, ten będzie żył. Wir wissen zwar, dass das Gesetz auch schon mit einer gewissen Portion Gnade vermischt war. My wiemy, że też i zakon pewnego rodzaju porcją łaski też był obdarzony. Aber doch war der große Grundsatz, Gott fordert vom Menschen. Ale jednak główną zasadą zakonu to było żądanie w stosunku do człowieka. Aber jetzt leben wir in einer Zeit. Ale my teraz żyjemy w takim czasie, da gibt Gott. W którym Bóg daje. Und es ist eigentlich von zwei ganz großen Gaben Gottes die Rede. A tak w zasadzie jest tutaj mowa o dwóch wielkich darach Bożych. Das eine ist der Herr Jesus selbst. Jednym z nich jest osobiście sam Pan Jezus. Gott aber sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Bogu niech będzie dzięki za niewypowiedziany dar Jego. Das ist der Herr Jesus. Takim jest Pan Jezus. To jest Pan Jezus. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Albowiem tak Bóg świat umiłował, że Syna swojego jednorodzonego dał. Mich erfüllt immer mit großer Freude in 1. Mose 3. Zawsze wielką radością jestem wypełniony, gdy w pierwszej Księdze Mojżeszowej w trzecim rozdziale czytam, dass Gott von Adam kein Opfer fordert. Że Bóg nie żądał od Adama ofiary. Nach dem Sündenfall. Po upadku w grzech. Nein, Gott schlachtet selbst Tiere. Nie, Bóg sam zabił zwierzęta. Er fordert nicht einmal Adam auf, ein Tier zu schlachten und das Tier abzuhäuten und sich zu bekleiden. On nie zażądał od Adama, aby on zabił zwierzę i wziął jego skórę i się przyodział. Gott macht alles. Bóg uczynił sam wszystko. Er schlachtet die Tiere. On zabił zwierzęta. Und er bekleidet Adam und Eva. I on przyodział Adama i Ewę. Gott gibt. Bóg daje. Gott hat den Herrn Jesus gegeben. Bóg darował Pana Jezusa. Und hier spricht er von der Gabe dieses lebendigen Wassers. I tutaj on mówi o tym darze tej wody żywej. Wie wir gesehen haben in Johannes 7, das Bild des Heiligen Geistes. A tak jak widzieliśmy to w Jana w 7 rozdziale, która jest obrazem tego Ducha Świętego. Das zweite, was sie wissen erkennen sollte. A drugą rzecz, którą tutaj możemy poznać, wer der ist, der mit ihr spricht. Możemy poznać, kim jest ten, który przemawia. Das war der Herr Jesus. To był Pan Jezus. Ihn muss man erkennen. Jego trzeba poznać. Und ich will einmal ein wenig zeigen, wie die Erkenntnis dieser Frau im Laufe dieser Geschichte wächst. I chciałbym wam pokazać, jak właśnie stopień poznania tej niewiasty w trakcie tej rozmowy ciągle pomału wzrasta. Das erste, was sie erkennt, pierwszą rzecz, którą ona poznaje, vielleicht an der Kleidung, vielleicht an der Aussprache,
Może na podstawie odzieży Pana i jego wypowiedzi. Der du ein Jude bist. Ty, który jesteś Żydem? Das erkannte sie, sie ist, er ist, der Herr Jesus ist ein Jude. Ona to poznała, że Pan Jezus jest Żydem. Aber im Laufe des Gesprächs, ale w trakcie tej rozmowy, da sagt sie in Vers 19, to czytamy, że powiedziała w wierszu 19, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Panie, widzę, żeś prorok. Das war schon etwas mehr. To już było coś więcej. Und am Ende, a na koniec, die Verse haben wir nicht mehr gelesen. Tych wierszy już nie czytaliśmy. Da sagt sie zu den Bewohnern der Stadt, ona powiedziała do mieszkańców tego miasta, dieser ist doch nicht etwa der Christus. Czy to nie jest Chrystus? Mich wundert immer noch, dass sie das in Frage stellt. Mnie to zawsze dziwi, że ona tutaj te wypowiedzi daje w takiej formie pytającej. Weil der Herr Jesus ihr gesagt hat, dass er es sei. Jak gdyby to Pan Jezus jej powiedział, że on jest. In Vers 26. W 26 wierszu. Aber ihre Erkenntnis über diese Person wächst. Ale widzimy, jak poznanie jego osoby w niej wzrasta. Das war auch bei den Jüngern so. I tak też było w przypadku uczniów. Als er einmal den See stillte, da fragen sie, wer ist denn dieser? Gdy Pan Jezus kiedyś uciszył jezioro, to oni samych siebie pytali, kim jest ten? Sie hatten ihn schon als den Messias erkannt. Oni go poznali jako Mesjasza. Aber das hatten sie ihm nicht zugetraut. Ale czegoś takiego to nie spodziewali się od niego. Dass er den Wellen und dem Wind gebieten konnte. Że on potrafi rozkazywać falom i wiatrowi. Wer ist denn dieser? Kim jest ten? Und gestern Abend dürfen wir sehen, wie ein Thomas den Herrn erkennen durfte. A wczoraj wieczorem mogliśmy to poznać, jak Tomasz swojego Pana poznał. Mein Herr und mein Gott. I powiedział, Pan mój i Bóg mój. Und das Erkennen des Herrn darf immer zunehmen in unserem Leben. Poznawanie naszego Pana może ciągle wzrastać w naszym życiu. Das hört nie auf. To nigdy nie ustaje. Und es ist das Kennzeichen größter geistlicher Reife. I to jest znak tej tego najwyższego ubogacenia. Den Herrn Jesus erkannt zu haben. Poznać Pana Jezusa. Das ist das Kennzeichen der Väter im ersten Johannesbrief. To też również jest cecha charakteryzująca ojców, co jest opisane w pierwszym liście Jana. Sie haben den erkannt, der von Anfang ist. Oni poznali tego, który jest od początku. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Temu, do którego już nie ma, nie można nic dodać. Wenn Christus das ganze Herz ausfüllt. Jeśli Chrystus całe serce wypełni. Und dann spricht, wie gesagt, der Herr Jesus von der Gabe selbst. A następnie Pan Jezus zaczyna mówić o samym darze. Dieses lebendige Wasser. Tej wodzie żywej. Es ist ja schon eigenartig, dass er in Johannes 3 zu Nikodemus von der Wiedergeburt spricht. Jest to naprawdę szczególna rzecz, że w Ewangelii Jana w trzecim rozdziale zaczyna mówić do Nikodema o nowonarodzeniu. Zu dem Lehrer Israels von dieser Sache, die der hätte eigentlich selbst wissen müssen. Do nauczyciela w Izraelu mówi o rzeczy, którą w zasadzie on powinien sam znać. Geboren aus Wasser und Geist. Być narodzonym z wody i ducha. So gehen die Belehrungen an diese Frau eigentlich weiter. I tak, też widzimy, że te pouczenia skierowane do tej niewiasty dalej się kierują. Hier geht es nicht darum, dass der Geist Gottes die Wiedergeburt bewirkt. Tutaj nie zdążają w tym kierunku, aby Duch Boży sprawił nowonarodzenie. Oder ich sage besser die Neugeburt. Albo lepiej powiedziawszy, te nowe narodzenie. Sondern hier geht es um die Gabe des Geistes Gottes selbst. Ale tu chodzi o dar Ducha Bożego osobiście. Den der wiedergeboren ist, empfängt, wenn das Werk des Glaubens völlig ist. Dann wird er versiegelt mit dem Geist. Którego otrzymuje ten, nad którym to dzieło tego nowonarodzenia się dokonuje,
i on jest zapieczętowany Duchem Świętym. Ich hatte gesagt, ich wollte wegen der fortgeschreitenden Zeit nur über die Sätze des Herrn Jesus sprechen. I tak jak powiedziałem, z powodu upływającego szybko czasu chciałbym tylko mówić na temat tych zdań, które wypowiedział Pan Jezus. Und so möchte ich jetzt zu dem kommen, was in Vers 13 und 14 sagt. I chciałbym teraz do tego przejść, co on powiedział w wierszach 13, 14. Auch dort meine ich drei Dinge vorstellen zu dürfen. Myślę, że tu trzeba by trzy rzeczy przedstawić. Erstens, po pierwsze, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie. Zweitens, wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit. Po drugie, ale ten, kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Und drittens, das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers, die ins ewige Leben quillt. I po trzecie, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Natürlich können wir erstmal das ganz wörtlich nehmen, diesen ersten Satz, wer von diesem Wasser trinkt, dem wird wiederum dürsten. Naturalnie można dosłownie wziąć te pierwsze zdanie, że kto będzie pił z tej wody, ten będzie znowu pragnął. Das war das Wasser da aus dem Brunnen. A więc tu chodziło o tą wodę, która była w tej studni. Und wenn ich vorhin ein Mineralwasser getrunken habe, jeśli ja poprzednio piłem wodę mineralną, dann werde ich vielleicht heute Abend noch mal ein Mineralwasser trinken und morgen wieder, wenn ich noch da bin. To ja z pewnością dzisiaj wieczorem znowu będę pił wodę mineralną, a jeśli Pan da, że jutro będę żył, to i jutro ją będę pił. Das ist ganz normal. Jest to rzecz normalna. Aber dürfen wir das vielleicht auch ein wenig geistlich noch anders anwenden? A czy nie moglibyśmy tego troszeczkę inaczej, duchowo zastosować? Das, was uns die Welt bietet. Że to, co nam ten świat oferuje. Für uns, ich meine jetzt nicht für unseren Bauch. To ja myślę nie tutaj w tym momencie o naszym brzuchu, ale dla naszej duszy i dla naszego ducha. Das hat auch genau diesen Charakter. Nosi właśnie dokładnie taki charakter. Man nimmt und man hat wieder Durst. Bierze się i znowu się ma pragnienie. Ist hier auch jemand, vielleicht unter den Jugendlichen? Czy może teraz i wśród nas jest ktoś, może ktoś z młodzieży, der internetsüchtig ist, który może jest zależny od internetu, kommst du nicht mehr weg von? Nie umiesz się od niego oderwać? Ich meine jetzt noch gar nicht schlimme Dinge, die man im Internet anklicken kann. Naturalnie w tym momencie niekoniecznie mówię o tych złych rzeczach, w które można się wklikać w internecie. Sondern das Medium als solches. Nie, ja mówię tutaj po prostu o internecie jako o takim medium. Ich spreche auch nicht davon, dass du das vielleicht beruflich machen musst. Ja nie mówię też i o tym, że ty na przykład musiałbyś to wykonywać zawodowo. Ich meine, was du in deiner Freizeit machst. Nie, ja mam na myśli, co ty robisz w twoim wolnym czasie. An dem Ding gehen auch Ehen kaputt, nicht? Z powodu tych rzeczy to i małżeństwa się rozlatują. Man kommt nicht mehr weg von. Bo nie można się od niego oderwać. Immer wieder neuer Durst nach. Bo ciągle na nowo nowe pragnienie. Oder sind das Computerspiele? Albo może to są gry komputerowe, wo du Stunde um Stunde verbringst? Z którymi ty spędzasz długie godziny. Und morgen wieder und übermorgen wieder. I jutro znowu i pojutrze znowu. Ich weiß auch was davon. Ja coś wiem na ten temat. Das ist doch so, oder? Tak to przecież jest, nieprawdaż? Man kriegt nicht genug. Nigdy za dosyć człowiekowi tego. Man könnte man jetzt von vielen Dingen sprechen, möchte ich nicht, ich habe nur dieses eine Beispiel genannt. Można by w tym miejscu o wielu innych rzeczach mówić, ja tylko dałem dwa przykłady. Ist euch schon mal aufgefallen in dieser Geschichte? Czy żeście zauważyli w tej historii? Dieser Satz am Ende. To zdanie na koniec. Wir hatten den nicht mehr gelesen, diesen Satz 28. Nie, myśmy tego nie czytali w wierszu 28. Die Frau nun ließ ihren Wasserkrug stehen. Czytamy tam, a niewiasta tymczasem pozostawiła swój dzban. A die war doch gekommen, um Wasser zu schöpfen.
Przecież ona przyszła, aby nabrać wody do niego. Und die lässt ihn stehen. I ona go tam zostawiła. Jetzt können wir das wieder geistlich sehen, nicht? I teraz znowu możemy to, na tą sprawę duchowo spojrzeć. War zu Ende damit, das brauchte sie nicht mehr. Das brauchte sie nicht mehr, das Wasser. A więc okazuje się, że nagle ona tej wody nie potrzebuje. Das wünschte ich uns allen, die wir vielleicht in solchen Zwängen sind. Ja to wszystkim życzę, którzy może znaleźli się w tego rodzaju nałogach. Dass der Herr uns davon befreien kann. Aby Pan nas wszystkich mógł z tego wyzwolić. Dass wir das Wasser stehen lassen können. Abyśmy potrafili tą wodę zostawić. Nochmal, das können auch ganz andere Dinge sein. Jeszcze raz powtarzam, to mogą być całkowicie inne rzeczy, niż ja wymieniłem. Das weiß jeder von sich selbst, was das ist, was ihn immer wieder fesselt. Każdy z was osobiście dobrze o tym wie, w co jest uwikłany. Und wo er scheinbar nicht von wegkommt. I wydaje się mu, że nie jest w stanie z tego się wyrwać. Ja, wer dieses Wasser trinkt, der wird wiederum dürsten. Ale wiedz o tym, że jeżeli tą wodę będziesz dalej pił, to będziesz ciągle na nowo miał pragnienie. Aber der das Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit. Ale tą, jeśli będzie pił ktoś tą wodę, którą ja mu dam, ten nie będzie pragnął na wieki. Weil der Heilige Geist, den wir empfangen, bo ten Duch Święty, którego otrzymaliśmy, der schwindet nicht so einfach dahin, den scheiden wir auch nicht aus, Entschuldigung, wenn ich das mal so sage, wie beim Wasser, nicht? Ten nie będzie mógł być przez nas tak łatwo odepchnięty, przepraszam, że tak to wyrażam. Der wird bei uns sein in Ewigkeit. Ten będzie z nami po wieczność. Wunderbare Tatsache. Cudowna rzeczywistość. Und das dritte, i trzecia rzecz. Dieses Wasser wird in ihm eine Quelle Wassers werden, die ins ewige Leben quillt. Ta woda stanie się tym źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Lass mich mal eine Deutung machen, die vielleicht nicht so vordergründig ist. Die nicht so, ja, vielleicht denkt man zuerst, ah ja, das bedeutet, dass ich ewiges Leben bekomme. Może ktoś pomyśli, a to chodzi o to, żebym ja otrzymał życie wieczne. Aber ich meine, dass die Bedeutung eine tiefere ist. Ale ja myślę, że tutaj znaczenie tego zdania jest o wiele głębsze. Man kann das Wort Quelle auch mit Fontäne übersetzen. Te słowo źródło można również wytłumaczyć, przetłumaczyć jako słowo fontanna. Jetzt stellt euch mal folgendes vor. I teraz wyobraźcie sobie następującą rzecz. Ihr habt einen Berg. Ihr habt einen hohen Berg. Macie wysoką górę przed sobą. Und oben auf dem Berg ist ein See. I u góry tej, na górze tej góry jest jezioro. Und dann gibt es unterirdisch einen Abfluss. I pod ziemią jest wykonany przekop. Und unten am Berg ist diese Quelle. I na dole tam u stóp tej góry jest właśnie źródło. Wenn jetzt keine Luftreibung wäre. Gdyby nie było na tej ziemi oporu powietrza, dann würde das Wasser wieder genauso hoch spritzen. To woda na pewno by tak samo wysoko wytrysnęła. Wie der See liegt, aus dem es ursprünglich gekommen ist. Jak wysoko znajduje się jezioro, skąd ta woda spłynęła na dół. Und ich glaube, dass das Bild hier gemeint ist. Ja myślę właśnie, że dokładnie taki obraz tu jest użyty. Das ewige Leben ist der Herr Jesus selbst. Tym życiem wiecznym jest osobiście Pan Jezus. Und der Geist Gottes in uns, a Duch Boży w nas, ist uns von ihm gegeben. Został nam darowany przez Niego. Und bringt unsere Seele mit dem in Verbindung, der uns den Geist gegeben hat, mit dem Herrn Jesus als dem ewigen Leben. I On nasze dusze łączy z tym, który nam to życie darował, z Panem Jezusem. Und Geschwister, das ist etwas Wunderbares. I bracia i siostry, to jest coś cudownego. Das ist die ganz große Beschäftigung des Geistes Gottes in uns. To jest tak wielkie to zajmowanie się Ducha Świętego nami. Der Geist Gottes will gleichsam zurück zu dem, der ihm gegeben hat. Ten Duch Boży chce wrócić z powrotem do tego, który go dał. Und will unsere Seele mit ihm verbinden, mit dem Herrn Jesus. I chce nasze dusze z nim, z Panem Jezusem połączyć. Als der Quelle dieses Lebens. Jako ze źródłem tego życia.
zitiere mal diese Verse, die der Herr Jesus sagt, er wird von dem Meinigen nehmen. Ja zacytuję te słowa, które powiedział Pan Jezus, on weźmie z mego und euch geben. I wam daruje. Und dann zieht er unsere Seelen empor. I on wtedy pociąga nasze dusze w górę. Vielleicht ist das auch einmal etwas, was du tun kannst. Może też i to jest to, co ty mógłbyś uczynić. Das kostet ein bisschen Überwindung. Że to będzie ciebie kosztowało właśnie tej siły przezwyciężenia. Du willst gerade wieder das Internet anklicken. Akurat właśnie będziesz chciał się wklikać w internet. Oder die CD mit dem Computerspiel reinschieben. Albo będziesz akurat chciał włożyć płytę CD do odtwarzacza. Und du weißt schon, was passieren wird. Z grom. I ty wiesz, co już będzie się działo. Die Stunden laufen dahin. Wiesz z góry, że godziny będą szybko przemijały. Dann sagt doch mal, Herr Jesus, jetzt gib mir die Kraft, das mal sein zu lassen und mal die Bibel aufzuschlagen. I ty powiedz teraz w modlitwie do Pana Jezusa: Panie Jezu, daj mi siły, abym to zostawił, a wziął teraz do ręki Biblię. Und verbinde meine Seele mit dir selbst. I połącz moją duszę razem z twoją. Ich habe sowas ab und zu schon erleben dürfen. Ja od czasu do czasu coś takiego właśnie mogłem przeżywać. Dann habe ich am Ende geweint. I na koniec płakałem. Weil der Herr sich, Jesus sich Schönheiten von sich gezeigt hat. Bo okazało się, że Pan Jezus mi pokazał tego rodzaju piękności o sobie. Und in dem Moment denkt man dann wirklich am Ende. Sollte ich nicht den Dreck der Erde geben für des Himmels Kleinod Jesu dich? I wtedy w takim momencie bardzo często się myśli, czy nie warto jest rzucić brud tego świata, aby ten klejnot Pana Jezusa pozyskać? Das wünsche ich euch. Tego właśnie wam życzę. Dass ihr das mal erlebt. Abyście właśnie coś takiego przeżyli. Und immer öfter erlebt. I ciągle na nowo częściej to przeżywali. Und dann dahin kommt dieses Wasser, was doch den Durst nicht stillt, mehr und mehr abzuwehren oder nicht mehr zu nehmen. A wtedy ta woda, która nie jest w stanie ugasić waszego pragnienia, będzie coraz to mniej przez was używana. Die Zeit ist um. Czas mija. Lass mir nur noch eins sagen. Pozwólcie, że jeszcze jedną rzecz powiem. Jetzt ist das Begehren dieser Frau geweckt. Teraz pragnienie tej niewiasty zostało wzbudzone. Natürlich denkt sie immer noch ganz falsch. Naturalnie ona jeszcze całkowicie błędnie na ten temat myśli. Die meint immer noch, der Herr Jesus hätte von natürlichem Wasser gesprochen. Ona dalej myśli, że Pan Jezus jej mówił o tej zwykłej wodzie. Und sie müsste jetzt nicht mehr an den Brunnen kommen und das war natürlich schon interessant. Że ona nie będzie musiała do tej studni ciągle na nowo przychodzić, a to już było dla niej interesujące. Aber ein Wunsch war geweckt in ihr. Ale już to pragnienie zostało w niej wzbudzone. Und jetzt sagt der wechselt der Jesus plötzlich das Thema. I nagle Pan Jezus teraz zmienia temat. Geh hole deinen Mann. Idź i przyprowadź męża twego. Wir hatten heute einmal gesagt, der Herr Jesus fällt nicht mit der Tür ins Haus. My dzisiaj po południu powiedzieliśmy, że Pan Jezus nie wchodzi do nas razem z drzwiami naszego domu. Nein, er hatte erst zu dem Herzen der Frau gesprochen. Nie, on najpierw przemówił do serca tej niewiasty. Und jetzt spricht er zum Gewissen. A teraz przemówił do jej sumienia. Das muss sein. Tak musi być. Aber die Reihenfolge ist bemerkenswert. Ale musimy zwrócić uwagę na tą kolejność. Und zu beachten. I na nią zawsze to brać pod uwagę. Wollen wir den Herrn Jesus in den Evangelien immer wieder studieren? Chcemy ciągle na nowo studiować osobę Pana Jezusa w Ewangeliach. Er war das Licht der Welt. On był światłością świata. Jetzt sollen wir es sein. A my teraz mamy być takimi. Und wir müssen lernen von ihm. I musimy się od Niego uczyć. Und das ist wunderschön von ihm zu lernen. I to jest cudowne od Niego się uczyć. Ihm ähnlicher zu werden. Aby stawać się Jemu podobnym. Möchte das unser aller Wunsch sein. Oby to było pragnieniem nas wszystkich.